komu ostatnio pomogłem, w jaki sposób? Komu ostatnio pomogłyśmy? Who did I help? O kurde, to ciężkie pytanie. Ostatnio komu pomogliśmy, w jaki sposób? Ostatnio pomogłem babci nieść zakupy. Chyba dobrze. It was Friday in the night. It was a drunk girl and I brought her home. Komu pomogłem? Pomogłem koledze dzisiaj na sprawdzianie. Komu pomagasz? Dałam tam. Gołąbkom! Przed chwilą dałam im jeść. Koleżance po odrobieniu zadań. Ja? Ja nie wiem. Byłem na Mikołajach, na Moto Mikołajach. I zbieraliśmy, dawaliśmy dzieciom cukierki, a później była jazda do domu dziecka. Pomogłem sąsiadce wytrzepać dywan, bo jest niepełnosprawna. Powiedzmy, że swoim współlokatorom poprzez ciche sprzątanie rzeczy, których nikt nie sprząta. Na przykład wyczyszczenie chlebaka, którego nikt nie sprząta od 2 miesięcy. Tak, już? Już? Tak. Komu jeszcze pomagam? Panią koleżance, odbieram jej dziecko ze szkoły na przykład. I acted as a judge in a debate. In a debating competition for young people. Na przystanku dziewczyna podeszła do mnie, czy mogę jej rozmienić pieniądze, bo nie miała do automatu, czy do kierowcy też trzeba mieć zawsze odliczone. Ja po prostu jej dałam pieniądze na ten bilet. Była strasznie zdziwiona w ogóle, że co ja robię, że ona mi przecież odda, że mi dała numer telefonu. Znaczy, że ludzie nie są po prostu przygotowani na to, że ktoś może im pomóc bezinteresownie. Chciałem pomóc ostatnio kobiecie, którą bardzo kocham, ale nie da sobie pomóc. Mieszka tu na dworcu. Chciałbym jej bardzo pomóc. Pomagam takim ludziom jak ja, czyli bezdomnym. Każdemu jednemu, a przede wszystkim dzieciom. No każdemu, jak jest niewidomy czy coś, no to biorę, przeprowadzę go, no bo to jest moim obowiązkiem, nie chyba. Ostatnio pomogłem pewnemu panu na wózku z autobusu wyjechać. No, tym dzieciom chorym. Były serduszka, składki, były składki na dzieci niepełnosprawne. Tak. No po prostu, no zawsze dajemy co mogliśmy, jakieś to żeśmy dali. Cały czas pomagam wszystkim dookoła, jeżeli tylko jestem w stanie.